Co to jest majówka? Majówka to znaczy, że są dni wolne. Super. I co wtedy będziesz robiła? Bawiła się z moją kuzynką dużą i małą wchowanego. Czy wiesz, co to jest majówka? Spędza z rodzicami. Czas z rodzicami. To są takie dni wolne, tak? Które są na początku jakiego miesiąca? Teraz mamy kwiecień, a po kwietniu jest Maj? maj. I to od tego się wzięła majówka, tak? I co będziesz wtedy robił, jak będziesz miał tyle wolnego? Będę. Będziesz się bawił? No na pewno. A w co się będziesz bawił? Zabawkami Lego. I będziesz coś budował? Wiesz, co to jest majówka? To są dni wolne, tak? To są dni wolne. Nie chodzi się do przedszkola, nie chodzi się do pracy. I jak myślisz, kiedy one są? Teraz mamy kwiecień, a po kwietniu jaki jest miesiąc? Leczą. Maj, tak? I majówka się wzięła od właśnie nazwy miesiąca. I co będziesz robił, jak będziesz miał tyle wolnego? Będę bawił się w domu. A myślisz, że pójdziesz jej z rodzicami? No, pójdę z rodzicami na spacer. Co jeszcze będziesz robił? Będę jechał na rowerze. Coś jeszcze? Czy przychodzi do głowy, co mógłbyś robić, jak będziesz miał wolne? I pójdziemy na plażę. Marek, powiedz nam, czy wiesz, co to jest majówka? To są dni wolne od przedszkola. Nie chodzi się wtedy do przedszkola i one są kiedy? Jaki miesiąc jest po kwietniu? Marzec. Maj. Maj? Tak? A jak masz wolne, to co będziesz robił? Będziesz miał wolne? Szedł na działkę. I co będziesz robił na działkę? Dać piłkę. A z kim będziesz grał w piłkę? Z tatą. Z tatą. I co jeszcze będziesz robił? A będziesz się bawił? Marek? Będę. Będziesz? A czym się będziesz bawił? Albo z kim? Z moim bratem. Czy wiesz, co to jest majówka? Nie. To są dni wolne od przedszkola. Nie trzeba wtedy chodzić do przedszkola, tak? I Tak. są w maju. Tak? Jak masz wolne, to co będziesz robiła? Bawię się wtedy. Wtedy jeżdżę na wycieczki. A z kim jeździsz na wycieczki? Z mamą i z tatą. I gdzie jeździcie? Czasami jeździmy do gór wtedy. Do gór, tak? I chodzicie po górach. I co jeszcze robisz, jak masz wolne? Bawię się z siostrą.